Dzisiaj zapraszam Cię na film, który nie jest wideoporadnikiem. Nie będzie nic o fasonach, kolorach, stylach, o niczym, co jest związane z ubraniami. Będzie to trochę wideo sentymentalne. Zaproszę Cię do siebie sprzed 5 lat. Dokładnie 5 lat temu, czyli na początku marca 2014 roku, byłam przedsiębiorcą z półrocznym stażem. Poszłam na szkolenie Kobieta Niezależna, prowadzone przez moją serdeczną koleżankę Kamilę Rowińską, czyli twórcę tego projektu Kobieta Niezależna, projektu, czyli książki, szkolenia, kursu online, grupy na Facebooku. Poszłam na to szkolenie tak jak wiele kobiet i wiem, że każda z uczestniczek wynosi różne rzeczy z tego szkolenia. Jak możesz się domyśleć, kobieta niezależna w dużej mierze dotyczy niezależności finansowej. I ja oczywiście o tej niezależności finansowej też usłyszałam, ale usłyszałam tam dużo ciekawsze rzeczy odnośnie podejścia do prowadzenia swojego biznesu. Później, po szkoleniu, umówiłyśmy się z Kamilą na kolacji. I na tej kolacji Kamila powiedziała jedną ważną rzecz do mnie. Właściwie zadała mi pytanie: Ola, a właściwie dlaczego Ty nie napiszesz książki? I wtedy, właśnie w marcu 2014 roku, w mojej głowie pojawiła się taka myśl, właściwie nigdy książki nie pisałam, no ale opowiadania z polskiego poszły całkiem nieźle, maturę też napisałam na dobrą ocenę, więc pomyślałam, że może napiszę książkę. Moim takim konikiem, moją wielką pasją są kolory, więc na pewno ta książka miałaby być o kolorach. Ale w głębi ducha pomyślałam sobie, no tak, jedna książka niby fajnie, ale właściwie będę dopiero wtedy spełnioną autorką, kiedy te książki będą trzy. I właściwie nie mówiłam za bardzo na ten temat głośno, ponieważ no trochę mi było głupio, trochę mi tak stwierdziłam, że no wstyd będzie, jak nawet jednej nie napiszę, a o trzech będę tutaj sobie gadać. Postanowiłam, że daję sobie 5 lat na to, żeby te trzy książki napisać. Dzisiaj mówię do Ciebie na początku marca 2019 roku, czyli dokładnie 5 lat po szkoleniu Kobieta Niezależna, i mam ogromną przyjemność, żeby zaprosić Cię na premierę mojej trzeciej książki. Pierwsza to Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej. Druga to Jak ubrać się do pracy biznesowy, dress code dla kobiet. A już teraz, na dniach, odbędzie się premiera książki Znajdź swój styl. I dlaczego to szkolenie jest sentymentalne? Ponieważ ja bardzo mocno, bardzo emocjonalnie wiążę się z różnymi decyzjami, które podejmuję. I wtedy ta decyzja była dla mnie bardzo emocjonalna i osoba, z którą ta decyzja była związana, czyli Kamila, również jest dla mnie bardzo emocjonalna. Także chciałabym, jak już mam tutaj kamerę przed sobą, chciałabym podziękować przede wszystkim Kamili za iskrę. Za iskrę i za pomysł, za wsparcie w realizacji pierwszego pomysłu, czyli wskazania, jak się w ogóle pisze książkę i co to trzeba zrobić, żeby ona była wydana, poprzez wydanie drugiej książki, Jak ubrać się do pracy biznesowy, dress code dla kobiet i kursu online o tej samej nazwie, aż po takie wsparcie każdego dnia. Kamila, Twoje jako mojej przyjaciółki, ale Twoje też jako przedsiębiorcy, jako mogłabym powiedzieć mojego mentora. Także na pewno jesteś takim zapalnikiem wielu rzeczy w mojej pracy. Ale nie tylko Kamili chcę podziękować. Chcę podziękować każdej osobie, która teraz ogląda to wideo albo oglądała jakiekolwiek inne wideo z moim udziałem. Wszystkie wideoporadniki, wszystkie tysiące fanów na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, tysiące osób zapisane do klubu Kod Stylu, tysiące osób w grupach na Facebooku. Kochane, bo to w większości kobiety, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie mnie różnymi komentarzami, które dostaję, te, które mnie inspirują. Dziękuję bardzo moim klientkom, klientom wszystkim, z którymi pracuję, pracowałam do tej pory. Także dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień. Nie jest to żadna okrągła rocznica powstania mojej firmy, ale jest to na pewno ogromna rocznica mojej zmiany w myśleniu na temat prowadzenia biznesu. Dziękuję Wam, dziękuję wszystkim osobom, które są ze mną do tej pory. No i trzymajcie kciuki za moje kolejne pomysły. Dzięki bardzo i do zobaczenia.